Cześć kochani, witam Was z moją Macią. Będziemy dziś robić propozycje fryzury na studniówkę, na wesele, na jakieś wyjścia, także zaczynamy. Włosy, jak widzicie, trochę krótsze, takie średnie, więc myślę, że wiele z Was skorzysta. Zaczynamy. Na początek nałożę na włosy olejek, mam tutaj olejek z Kielsa, ale może być dowolny olejek lub jedwab, który zabezpieczy włosy. Włosy są, jak widzicie, podatne, więc będę je lekko podkręcać, żeby łatwiej po prostu było je upinać, bo będziemy dziś robić upięcie. Mam już nagrzaną lokówkę stożkową i lokówka jest, jak widzicie, taka obrotowa. Ale może być też dowolna lokówka taka z klipsem, po prostu nie używajcie klipsa. I od przodu zaczynam. Kręcę takie nieregularne, grubsze pasma. Ok, włosy mam pokręcone. Tutaj z tyłu, tak się na tym nie skupiałam, przede wszystkim przód, bo tył i tak będzie zawinięty i schowany. Wezmę troszeczkę suchego szamponu. Nie dużo, bo Magda ma ciemne włosy, więc tylko tak z daleka tutaj, żeby ten przód troszeczkę unieść. Wiecie, nawet zamiast lakieru można używać. Znam wielu fryzjerów, którzy używają właśnie suchy szampon, żeby trochę unieść u nasady. Jak Wam zostanie ślad, to wystarczy go wydmuchać suszarką. Dobra, i teraz dzielę sobie włosy. Już Magda ma przedzielone na pół. Będziemy rzeczywiście zaplatały w jedną stronę włosy. Dzielę je sobie na trzy części, na trzy takie segmenty. Z przodu tutaj trochę za uchem. Tutaj z drugiego boku. I z tyłu. Najpierw zajmę się tyłem. Tutaj oddzielam sobie włosy z góry. Te, które mam na dole, zaplatam w warkocz. Będę go luzować i on będzie podstawą fryzury. I zaplećcie go do samego końca, żeby jak najmniej włosów wychodziło po drodze. I można użyć dowolnej gumki. Ja mam taką malutką, przezroczystą. I teraz co robię, to ciasno tutaj zwijam włosy u podstawy. O. Wezmę sobie drugą gumkę. I tak zwiążę, ale też zabezpieczę kilkoma wsówkami. Te włosy z góry na razie sobie upnę gdzieś tu na bok i zajmę się tymi, które mam tutaj z boku. I te włosy będę zaplatać w bardzo, ale to bardzo luźny warkocz. Dzielę na trzy. I zaczynam pleść. I dobieram sobie tutaj włosy. Z dwóch stron. Można dobierać też z jednej strony. Róbcie to luźno, żeby nie tracić objętości. Jeżeli nie umiecie zrobić warkocza, możecie sobie włosy zwijać po prostu. Robić sobie taką rolkę. Pokażę Wam z drugiej strony, jak to zrobić. Ok, i do końca. I też zaplećcie sobie do samego końca. I poszerzamy teraz warkocz. Od samej góry tutaj wyciągam z dwóch stron tak jakby pasma. Tu na dole również, jak najgrubszy warkocz robimy. I zaplatam z tej strony. Jeżeli nie umiecie robić warkocza, tak jak mówiłam, możecie włosy skręcać, zaczynając od góry. Łączycie dwa pasemka, skręcacie je ze sobą i dokręcacie cały czas pasemko w ten sposób, że macie tutaj po prostu takie twisty jakby. Ale my robimy dzisiaj warkocz. I znów wyciągamy. Ok, tak to wygląda. I teraz wracamy do tyłu. I teraz te włosy, które macie tu, zwiążcie sobie dowolną gumką, spinką. Ja akurat mam taką sprężynę. I teraz co robimy? Wypuszczamy pojedyncze pasma, żeby
zwiększyć tu objętość. W ten sposób. A z pozostałych włosów robię warkocz. Lub jak nie chcecie warkocza, właśnie możecie skręcić po prostu włosy ze sobą. Znowu tutaj luzuję ten warkocz, żeby był jak najgrubszy, żeby miał dużą objętość. I teraz co robię, to zawijam wokół jego własnej osi. O, i przypinam tutaj na dole końcówkę. W zależności od tego, jak macie długie włosy, możecie kilka razy odkręcić. Fajnie to wygląda, jak macie włosy ombre, tak jak Magda. Wtedy widać kilka kolorów, wtedy jest jeszcze ciekawiej. A końcówka, która Wam została, po prostu ukryjcie pod tym warkoczem na dole. I stworzyła nam się teraz taka ósemka. I wokół tej ósemki będziemy przyczepiać pozostałe włosy, czyli bierzemy ten pierwszy warkocz z lewej strony przez środek. Jeżeli coś Wam wystaje i Was denerwuje, możecie to złapać. Przypinamy. Chowam końcówki. I tak samo biorę warkocz z drugiej strony. Możecie tu wokół twarzy wyciągnąć jakieś pasemka, jeżeli chcecie, lub zakręcić. Ale myślę, że to wygląda naprawdę bardzo ładnie. Wystarczy sobie ten warkocz tutaj ułożyć. I utrwalamy lakierem. Kochani, tak prezentuje się fryzura, moim zdaniem bardzo elegancka. Dajcie znać, co o niej sądzicie i czy chcecie oglądać więcej fryzur. Podoba Ci się? Bardzo, bardzo. Także zobaczcie teraz na koniec, jak wyszło. Zostawcie kciuki w górę, jeżeli chcecie więcej fryzur i do zobaczenia. Pa, pa.